Witajcie, z tej strony Filo, a to jest 28 odcinek z gry Wiedźmin 1. I tak, dalej znajdujemy się na bankiecie, stoimy obok szanownego Erkyna von Blunta, z którym chcę stoczyć pojedynek na alkohol. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw jeszcze porozglądamy się w normalnym tempie, móc biegać po sali i później dopiero zaatakujemy naszego szanownego Erkyna. I muszę też w sumie znaleźć jakąś gorzałę. Mamy alkohole, super. To może nam wystarczyć do pojedynku. Aczkolwiek wiecie, trzeba okraść wszystko odpowiednio. Znaczy okraść, co? Ja nic nie kradnę, ja po prostu w sumie sobie biorę napoje, które chcę wypić w czasie przyjęcia, tak. Rozgadaliśmy ostatnio z Talarem, który tutaj jest szpiegiem Temerii, się nam przyznał, a dokładniej tak dosłownie króla Foltesta, tak na to wychodzi z jego opowiadań. Każdy tutaj ma swój interes, tak? Możliwe, że jest 10 stron konfliktu, nie wiem. Wydaje mi się, że są tutaj z jakieś 3 strony. Jedno to Salamandra, drugie to stricte Skojatel, trzecie Temeria, może czwarte, a Nilfgaard, nie wiem, nie wiem. W każdym razie może pogadamy z Triss. Przepraszam, Geralt, ale muszę porozmawiać okay. Z Loivardenem. Aloy Vardenie. Pogadamy później, Wiedźminie. Jestem zajęty. Dobrze, palę radzi. Mów śmiało, Geralt. Byle nie o polityce, mam już tego serdecznie dość. Miło mi, ja spokojnie, również. Spokojnie, chciałem porozmawiać o królewnie. Żadnej polityki. Chciałem zapytać o klon... Ciszej do cholery. Napiłbym się jeszcze czegoś mocniejszego. No dobrze, pytaj. Czy królewna miewa dziwne sny? A skąd ja mam to wiedzieć, do cholery? Już dawno nie rozmawiałem z Addą na osobności, bez towarzystwa tych nadętych dupków z zakonu. Może zauważyłeś jakieś inne podejrzane zachowania? Geralt, twoje pytania ocierają się o zdradę stanu. Jaką zdradę stanu? Delerat, nie pytam z chęci zdobycia wpływów politycznych, ani z perwersyjnej ciekawości. O ile wiem, nasza słodka królewna jest teraz zupełnie normalną dziewczyną. Normalną pod względem fizycznym, bo w główce jej się trochę poprzewracało. Jest agresywna? Miewa stany lękowe? Agresywna? Owszem, bywa. Ale jak na rozpuszczoną pannicę, to nawet w normie. Sam nie wiem, jest taka... No, jaka? Jak na mój gust. No powiedz w końcu. Brak jej solidnego rżnięcia, męskiej ręki. Ta. Muszę iść. Do zobaczenia. Bywaj. Za chwilę wszystko zjedzą. Okej. Okay. Nie rozumiem, czemu kurde o zdradę stanu mówił? Jak... Tam jakaś klątwa była na nią rzucona chyba rzeczywiście. Książka coś była, ale bardzo słabo pamiętam ten fragment, ponieważ to chyba było w jakiejś jednej z pierwszych części. A ja czytać sagę skończyłem około rok temu, z czego ogólnie zaczynałem ją czytać to w ogóle z 3 albo 4 lata temu, więc moja pamięć może trochę świeżo bić. Pozwólcie, że sobie założę koszulkę, bo trochę zimno mi jest. W każdym razie dalej, kuźwa, nie rozumiem, o co chodzi tym ludziom. Co? Geralt się pyta o to, czy po prostu jej coś, czy znowu się nie zamieni w strzygę, czy coś tam znowu się z nią nie stanie nie tak, a oni wszyscy mają do niego wąty, nie? To jest strasznie głupie, nie rozumiem tego. W każdym razie tutaj Erkyn, wydaje mi się, że będzie miał coś niecoś do powiedzenia, a tymczasem możemy spróbować porozmawiać znowu z Adą na osobności, znaczy nie na osobności, tylko w towarzystwie Deweta, który ma problemy. Wiedźminie, podejdź bliżej. O! A ty, Devet, przynieś mi wina. Od tamtego pazia na drugim końcu sali. Wasza wysokość? Teraz, kiedy pozbyliśmy się Deweta, możemy rozmawiać swobodnie. Powiedz mi, Geralcie, jak to jest z Wiedźminami? Tylko nie próbuj się zasłaniać kodeksem. O co pytasz pani? Jaki masz stosunek do polityki? Dla mnie polityka jest jak schadzka z kochankiem, zgadzasz się? Schadzka z kochankiem? No trochę tak, trochę tak. Nie chcę się jej tak podlizywać, żebym tak powiedział. Tak, rzeczywiście dostrzegam podobieństwa. Opowiem ci żarcik, Wiedźminie. Świetnie, uwielbiam żarciki. Hrabina mówi do hrabiego. Hrabio, może podam obiad? Bez sensu. To może, hrabio, pójdziemy na spacer? Bez sensu. No to może opowiem zagadkę? Dobra, niech będzie.
Hrabio, co to jest? Ciepłe, owłosione i wchodzi do dziury. Chuj! A niebo myszka! Mysz w piździe bez sensu. To bez sensu byłoby dla mnie śmieszne. Ale możliwe, że daje mi. Przedni żart. Nieważne. Wróćmy do naszych kochanków krążących po sali. Widzisz, Wiedźminie, polityka jest jak schadzka. Najpierw gra wstępna, spojrzenia i rozmowy. Spójrz na tę czarownicę i Loivardena. Następnie przechodzimy do bardziej śmiałych czynów. Macanki te sprawy, rozumiesz? Trochę jak nasz szlachetny Erken i dworacy. By w końcu dać się ponieść żądzy i zrobić to mocno jak zwierzęta. Na koniec pozostaje smutna codzienność, wyprane z romantyzmu pasji codzienne stosunki, na przykład Velerat i Devet. Przepraszam, wasza wysokość, zakrztusiłem się. Jesteśmy dorośli, Geralcie. Oboje wiemy, że wszyscy to robią. Muszę to dać. Masz rację. Polityka i seks sprowadzają się w sumie do jednego. Do pieprzenia. Mogę zadać pytanie? Dobrze, pytaj. Jaki jest stosunek króla do spraw, o których rozmawiamy? Mam na myśli politykę. To nudne pytanie. Zgłodniałam, a na tym przyjęciu nie ma nic dobrego do jedzenia. Przepiórcze języczki już mi się przejadły, jaja i siotra też. Mam ochotę na... Wiem. Jeśli zgadniesz, na co mam ochotę i przyniesiesz mi właściwą potrawę, odpowiem na twoje pytanie. Serio? Zaraz wracam. To teraz muszę serio... Niesamowite. Słucham cię, Orientujesz się może w gustach kulinarnych królewny? To nie jest lekki i przyjemny temat. Pogadamy, jak okay, załatwisz mi jakiś mocniejszy... Czyli ona dalej ma to, że musi jeść te takie krwiste rzeczy. Ach, od razu lepiej. Dobrze, sprawa wygląda następująco. Z trudnego dzieciństwa królewnie zostało upodobanie do krwistego, surowego mięsa. Staramy się to ukryć, rozumiesz? Żyje jeszcze sporo ludzi, którzy pamiętają. Rozumiem. Coś jeszcze? Wiem, że Talar jest wściekły, ponieważ to służbom specjalnym zleca się zdobywanie tych smakołyków. To niezwykle kosztowne. Dzięki za pomoc. I widzicie, warto czytać książki, ponieważ dzięki temu wiedziałem, co tutaj się... Pięć. Geralt? Nie wiesz przypadkiem, jaka... Przypadkiem wiem. Musimy się zajmować tymi idiotyzmami. My, ludzie do zadań specjalnych. My, ludzie z cienia. Nie rozkręcaj się. Co to za potrawa? Przynieś mi list, który znajduje się w pokoju obok, w skrzyni z godłem Temerii. Tylko dyskretnie. Ale... Wtedy się dowiesz, co lubi jeść Adda. Znaczy, ja mam jakiś list. Nie wiem, czy to ten. Nie. Bez problemu. Nadajesz się na... No dobra, do niczego się nie nadajesz. Do rzeczy. Co takiego szczególnego jad... Kato Blefasy. Co? Widzisz, jakiś czas temu przybył do Wyzimy pewien pomyleniec. Swoją drogą bardzo podobny do ciebie. Który twierdził, że nie ma lepszej potrawy nad właściwie przyrządzone mięso z katoblefasa. Żartujesz. Bynajmniej. Od tamtej pory moi ludzie potajemnie jeżdżą po świecie i polują na katoblefasy. Nie zdajesz sobie sprawy, ile to kosztuje. Jak przyrządzić to mięso? To już działka grododzierżcy. Ja potajemnie sprowadzam katoblefasy, na gotowaniu się nie znam. Daj mi chwilę. Zamierzam coś przekąsić. Okej, czyli Triss i Velerat. No najpierw to przydałoby się pozyskać. Nie to ważne. O co chodzi? Myślę, że mógłbym się czegoś dowiedzieć. Tak? Ta rozpuszczona mała... nieważne. Chcę dostać jakieś katoblefa... Żartuj. Nie. Triss, proszę. Rzucanie zaklęć na przyjęciu jest bardzo... Odwrócę od... Wiesz co, już lepiej... Okej. Uda? Dziękuję. Przy okazji, wiesz, że iluzję orgazmu też mogłabym wyczarować?
Chyba wolę tradycyjne metody. Wrócę, jak załatwię sprawę z Addą. Tak, tylko jeszcze muszę się dowiedzieć, jak je przyrządzić. Nie ma to jak... Politycznie. Mam pytanie. A miałem cię... Kiedy wracam? Wszyscy dzisiaj o to pytają. Wyobraź sobie, że nawet Devet osobiście się do mnie pofatygował. Dla wszystkich mam jedną odpowiedź. Król wróci... Mam nadzieję. No, żeby za późno nie było. Dobrze, mamy Katoblefasy. Oto Tatar z Katoblefasa. Krwisty. Z odrobiną pieprzu. I surowym żółtkiem. Wiesz, jak sprawić przyjemność kobiecie? Sprawiać przyjemność waszej wysokości to zaszczyt. No i Garat pójdzie z nią do łóżka. Postanowiłam udzielić ci prywatnej audiencji. Przyjdź do Alkierza za 5 minut. Pamiętaj, będziemy politykować, a polityka jest jak schadzka. Alkierz. No Alkierz, to rozumiem, że jest pokój obok. No, jak to się mówi, osiągnięcie to osiągnięcie, tak. Myślę, że Triss nie będzie miała tego za złe. Myślę, że raczej jest nawet przyzwyczajona do takiego stanu rzeczy. Wreszcie jesteś. Bierzmy się do polityki, tylko cicho. Nikt nie może usłyszeć. No. To jest ważna rzecz. Wasza wysokość obiecała odpowiedzieć na moje pytanie. Na co czekasz? Rozbieraj się. Wasza wysokość, ale... Pamiętam, Wiedźminie, odpowiem w swoim czasie. A teraz udowodnij mi, że legendy o twoim mieczu nie są przesadzone. No słuchajcie, no jeśli... Jak ją wkurzę, to na razie mi nie odpowie. Dobra, co ja pieprzę, no zbierzmy się za osiągnięcie, tak? Jest dla mnie rozkazem. Pyrpapa. No myślę. Chociaż już nie wiem, czy coś się nie odwali przypadkiem, tak? Może nagle się zamieni w coś. Chociaż... Wychodzi na to, że... Chyba nie. Oj. Oj. Niedobrze. No niestety musicie mieć ocenzurowane. Ocenzurowaną tą kartę. Geralt, rozmawiałam o tobie z Loivardenem. Interesujące. Sądzę, że powinieneś go wysłuchać. Co takiego ciekawego ma mi do powiedzenia? Nie drwij. Złożę ci propozycję. Uważam, że powinieneś ją przyjąć. Nie traktujecie mnie instrumentalnie? No. Ty i te twoje instrumenty. Nie nuży cię przyjęcie? A co? Chciałbyś zająć się czymś bardziej interesującym? W domu, Geralt. Ale ten mój medalion, to mam nadzieję, że jest cały zdrowy mimo wszystko. I Adda nam nie odpowiedziała na pytanie. To jest kluczowa sytuacja. Co ona se poszła w pizdu, za przeproszeniem bardzo, ale... Gówno się dowiedzieliśmy i ona zniknęła, tak? Czekajcie, czy dobrze zrozumiałem, czy... Zadzikowi rozkarpieszono pannicę. No na pewno, ale... Kuźwa mać, no... Tragedia... Drodzy Państwo, to jest... tragedia, co tu się, za przeproszeniem, odpieprza, tak? Ale jeszcze zanim pogadamy z Loivardenem... No wartałoby zagadać do szanownego Ekryna, tak? Von Blumta. I delikatnie rozwiązać mu język za pomocą... paru trunków, tak. Myślę, że porządny rycerz nie omieszka się napić, tak. Każda sytuacja, by się napić, jest dobra. Wreszcie coś z siebie wydusiłeś. Słamałem swoje śluby. Przysięgałem na czaple. Czaple? Dość bredni. Talar wynajął mnie, żeby być inkognito na przyjęciu. No?
A ty się wygadałeś. Nie rób scen, proszę. Dam ci specjalny sygnet domu nocy. Zniskasz scenę do połowy. Warto było, tak. Dla sygnetu wszystko. Jest może Talar? Bym od razu mu powiedział, że się wygadał jego kolega. Chociaż on i tak mi wygadał wszystko. Geralt? No. Nie be. Panie Leivardenie. Jestem delikatnie napierdzielony, ale to nie przeszkodzi nam porozmawiać z godnością, tak. Dobrze, że jesteś. Chciałem z tobą porozmawiać. Słucham. Stare przysłowie mówi, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Może brzmi to banalnie, ale taka jest prawda. Streszczaj się. Geralt, proszę nie bądź ironiczny. Wysłuchaj, co Declan ma do powiedzenia. Spróbuję zgadnąć. Potrzebujecie kogoś, kto wykona brudną robotę. I stwierdziliście, że naiwny wiedźmin z amnezją doskonale się do tego nada. Owszem. Pomożesz nam zniszczyć salamandry? Oczywiście, że pomogę, aczkolwiek to chyba nie jest aż takie trudne wydedukować, żebym pomógł, tylko coś chyba więcej poza salamandrami się może kryć. Pomogę. Chociaż wiedz, Leivarden, że nie jesteśmy przyjaciółmi. Doskonale. Jesteśmy w posiadaniu następujących informacji. Jak każda tajna organizacja, salamandra potrzebuje złota. Jednym z najbardziej dochodowych interesów jest obecnie handel fistechem. Logika oraz informacje agentów terenowych dowodzą, że na bagnach musiała w ostatnich dniach powstać baza salamandry. Zebrane zioła są transportowane do drugiej tajnej bazy, gdzieś w wyzimie klasztornej. Znowu bagna i dzielnica biedoty. Cudownie. Liczymy, że uda ci się zlokalizować i zniszczyć obie bazy. Gdybyś odnalazł jakieś dokumenty, ślady mogące nas doprowadzić dalej, przyjdź do mnie. Tak jest. Szeregowy Wiedźmin prosi o pozwolenie rozpoczęcia misji. Wiedźminie, obie bazy są nowe i nie najlepiej chronione, ale gdybyśmy posłali tam zwykłych ludzi, padłoby dużo trupów. A tak najwyżej jeden, rozumiem. Wrócę, jak zdobędę nowe informacje. Gdybyś miał jakieś problemy, zgłoś się do mnie jutro. Służę pomocą. Weź też zwój z recepturą. Triss zdobyła go specjalnie dla ciebie. Przyjęcie zakończone, ale ta nam gówno powiedziała. Ta Smarkula wykorzystała nas, tak? Ja nie robiłem tego z własnej woli, zapamiętajcie. Ja to zrobiłem dlatego, żeby dostać informacje. To, że wyszedł przysłowiowy, że tak to brzydko ujmę, chuj z tego, to inna sprawa. I karczmarzu, wylecz mnie z kasa za pomocą snu. Będę ci wdzięczny. Pięknie. To prawda. Odwiedzają ci jacy. Jesteś ciekawski, a to paskudna przywara. 230 czoreny, no dobra. Wiedziałem, że się dogadamy. Chętnie opowiem ci. Cały zamień. Od pewnego czasu odwiedzają mnie podejrzane typki. Wojsko ich ignoruje, a oni czują się pewnie jak u siebie w domu. Zgaduję, że widziałeś u nich symbole ze znakiem salamandry. Zaiste. Widzę, że ich znasz. Słyszysz, o czym mówią? Mówią cicho, widać mają wiele sekretów. Słyszałem co nieco, ale większość to błahostki. Na pewno mówili co... Słyszałem, jak ustalali hasło otwierające drogę do jakiegoś podziemnego kompleksu. Wydaje mi się, że nazywali go manufakturą. Jak brzmiało to hasło? Jeden z typków powiedział... Cierń. Dzięki za informację. No. Bywaj. I bardzo przydatne informacje od karczmarza. O, mogę biegać z powrotem. I zeszło upojenie. Wychodzi na to, że tak, ale ta kamera jest trochę rozmazana. Nynie zajęty jestem. Dobrze. O, u niej też można spać. Chcę od... Tak? To super. Przyjęcie jest za mną, za nami. Dowiedzieliśmy się co nieco i dowiedzieliśmy się, że... ta Adda nas... ...protegowała. No. To możemy pójść tak. Do kupca sprzedać cudzoziemskie krainy oraz te pierścienie. Pierścienie Leivarden w fajnej cenie skupywała, ale możliwe, że ta opcja już została u niego zabrana. Mogę ci... Oczywiście. Widzę tu wiele drogich i wyszukanych potraw.
Nie czujesz się dziwnie, wiedząc, że... Gdybym chciał pomóc wszystkim nieudacznym... Mógłbyś pomóc. Wiesz, Geralt, lubię o sobie myśleć jako o człowieku konkretnym. Jeśli pomagam biedakom, to w... Okay. Jeszcze potrzebujemy informacji, czyli dokumentacji z obu baz Tutaj pomocy. Nie wiem, czy chcę klikać. Bo jak... No sam wiem, że to ogarnę na pewno. Znaczy dobra, to... W sumie to nie wiem. Tak? W sumie to... Nie mam pojęcia, gdzie by mogli być, ale... Nie wiem. Potrzebuję pomocy. Z naszych informacji wynika, że Salamander... I co z tego? Rusz głową. Nie znasz nikogo, kto kupował... No to... Przyciśnij go mocniej, a na pewno... Okej. Potrzebujemy nieco czasu. Przyjdź później. No i tam w informacjach do questu mieliłem, żeby się Waski zapytać. Okej, dobra, no co? No to w sumie nic nam nie powiedział, bo wszystko mieliśmy w dzienniku. Kurde, ADD bym poszukał. Bo ja nie wiem, czy ostatecznie się dowiedzieliśmy czegoś. Oj. Talar jest... Talar ma kłopoty. No ja Talarowi chętnie pomogę, bo ten dewet to mnie wkurza akurat. O co chodzi? Królewska służba. Geralt, nie słuchaj go, to chędożony oszust. Co jest, Talar? Musi być w to zamieszany, w fałszowanie królewskich edyktów. Ale... Skąd wziąłeś królewską pieczęć, skurwysynu? Ja? Że niby ja ukradłem pieczęć? Jak śmiesz, nędzny psie! Uważasz, że pieczęć jest sfałszowana? Oczywiście! Jeśli to królewski edykt, gdzie jest podpis Foltesta, ha? Geralt, musisz mnie ochronić przed tą prowokacją! Król nie ma obowiązku podpisywać wszystkich zarządzeń. Pieczęć jest autentyczna. Łżesz, Devet. Udowodnię to i zawiśniesz. Niczego nie udowodnisz. Poddaj się bez walki, a ocalisz życie. Nie mieszaj się, Wiedźminie. Nigdy nie weźmiecie mnie żywcem, skurwysyny. Wysłucham obu stron, no. Wysłucham obu. Co tam? Wiedźmin. O co ci chodzi? Ta kanalia Talar nie chce się podporządkować królewskiemu edyktowi. Jakiemu edyktowi? Królewskiemu, z pieczęcią miłościwie nam panującego jaśnie pana Foltesta. To odwołanie ze stanowiska. Mocą mi nadaną, etc., etc., niniejszym odwołuje się Bernarda Dukata, zwanego Talarem, z funkcji dowódcy służb informacyjnych Temer. I Talar się sprzeciwia? Tak, i za to spotka go śmierć. Geralt... Pokaż, żeś... Chyba nie wierzysz w te chędożone kłamstwa! Edykt jest fałszywy! Ten skurwiały dewot z małym fiutem i jeszcze mniejszym mózgiem chce mnie wysadzić... Stul pysk, zawszony szpiclu! Jesteś zdrajcą i zawiśniesz jak zdrajca! Wykaż, żeś patriota! Nie, no to... Mam w dupie, jaka jest prawda, ale ta Lara nie pozwolę tknąć akurat. W porządku. Niech nikt nie waży się go tknąć. Pożałujecie tego! Pożałujecie wszyscy! O, zamknij się! Dziękuję za pomoc, Geralt. Lepiej zniknij na jakiś czas. To dobry pomysł, ale muszę z tobą pogadać. Później. Dobrze, spotkajmy się na bankiecie w Nowym Narakorcie. Mhm. Baranie łby. Nie, ten hrabia mnie strasznie wkurza, poza tym on jest... Róży zakonu, a ja ten zakon róży mam głęboko w dupie, więc tutaj mamy dwa razy na nie, a trzy razy na nie, no bo mi przeszkadzał w rozmowie za dół, o, no i trzy razy na nie mamy, no i elegancko, no po sprawie. Talarze. Znowu się owszem, nie podziękowałem jeszcze za... Nadal nie jestem pewien, czy narażanie się Devetowi było słusznym posunięciem. Ale rzeczywiście, o ile leży ci na sercu dobro Temerii. Co masz na myśli? Coś wisi w powietrzu. Mów jaśniej. To proste. Wyjeżdżając, król zostawił dla mnie list. Powierzył mi pieczę nad Wyzimą. Spójrz. Wygląda na autentyczny. Powierzam ci pod swoją nieobecność? Tak. Wiem, że umiesz czytać. Zwróć jednak uwagę na fakt, iż prócz pieczęci masz tu królewski podpis. To prawda. Na pozostałych edyktach nie było podpisu króla. Pieczęć łatwo ukraść. Podpisu już tak prosto nie podrobisz. A więc królewskie edykty to fałszywki? Otóż to.
Niestety, mój kodeks zabrania wykorzystywania... Jaki kodeks? Nie twoja sprawa... Teraz tak, co bym chciał? No salamandra, no to raczej stalowy, tak? Aczkolwiek tak samo myślałem z magistrem, no i w sumie dobrze wyszło, bo tylko jeden ifryt był, a tak to ich musiałem mieć, to w sumie dalej na tym się powinienem skupić. Odporność na krwawienie... O! Żywotność plus... O! No i to jest to! To w stylu grupowym, bo tam w salamandry to raczej po kilka osób będzie i się wszyscy na mnie rzucą. Tak. Tak. Powalenie. Może być powalenie nawet. I teraz tych questów mamy od zasrania, ale dobrze, bo przynajmniej nie ma, mam się czym zająć. Nie mam takiego momentu jak pod koniec drugiego aktu, że zastanawiałem się co teraz. Pójdziemy sobie do tych kupców, tak, jak wcześniej mówiłem, żeby sprzedać te pierścionki dwa i tą książkę. A co do tego Patryka z Vejs, bo tam szuka tej córki czy kogoś tam, to wydaje mi się, że dlatego można tutaj wyjść do tak wielu domów, ponieważ w którymś z tych domów pewnie ta córka będzie. Bo patrzcie, że tu wszędzie można wejść, wszędzie te drzwi, znaczy oczywiście nie wiem, czy da się je otworzyć, ale jest bardzo wiele ich podświetlonych, są drzwi do banku jeszcze jakieś. To tam brzmi krasnoludzko całkiem. Sprzedawca drewna. Mrugnąłeś? Zresztą srał pies konspirację. Chyba już wszyscy wiedzą, że handluje. No, co tam masz? Sytuacja w Starej Wyzimie uspokoiła się, ale to cisza przed burzą. Nie ludzie coś knują. Sytuacja w Starej Wyzimie. Serio, ta informacja za 25 dolarów. Łaskawy panie, czy chcesz usłyszeć piękną balladę w wykonaniu mistrza Elbytni? Cóż ja poradzę, nie wymyślałem. Kto za tym stoi? Dobrze. Zerykański sprzedawca, o. Zapraszam. No. Nie wyglądasz na Zerykańczyka. Bo nim nie jestem. Czy trzeba być władcą, żeby handlować piwem królewskim mocnym? Co tu masz? Przeczytałem, nie przeczytałem. Ziemiałowych. Okej, coś ciekawego. I mu jedzenie. O, i takie rzeczy można mu sprzedawać. O, proszę. O! No i super. Lubię cię. Nieważne, czy jesteś po ich stronie, potem po stronie. Gówno mnie to obchodzi. Mogę ci sprzedawać takie rzeczy i to mnie w sumie tylko interesuje. Więc super, mamy przydatnego handlarza. Będziemy mu sprzedawali zielsko całe tutaj, zebrane z bagien. Bo ja do tych mikstur tak wiele tego nie potrzebuję i wszystkiego w ilości 10 mi tak naprawdę by starczyło na wieki. W ogóle jestem ciekawy, co u Kalksztejna słychać też. To jest dosyć dobre pytanie, bo się z nim nie widzieliśmy, a on chyba poszedł do tej wieży tam studiować te rzeczy, tylko że jak on tam jest, to trochę nie najbezpieczniejsze miejsce do przebywania. Jak tam wojna się działa i w ogóle, to raczej jeszcze jakieś wiewiórki zostały, które mogą stwierdzić, że go zabiją. Wow, aż tyle za Fenewait? Wow. Przeczytajmy tą księgę o roślinach jałowych. W sumie. Żeby nic nam nie umykało już. Wilcze aloes, przestępu, werbeny, okej, no to te dwie, jakiś przestęp i kapryfolium. Aha, to mu tego nie sprzedam z powrotem. Szuka. Sądziłem, że na targowisku handlują tylko... Mylisz się. Detaliści jak ja również mogą ubić tu dobry interes. Dobra. Ktoś cię na mnie nasłał. Więc tak, sprzedajemy cudzoziemskie krainy i to. I zobaczmy, czy coś ciekawego. Okej. Jest tu trochę nowych ksiąg do przeczytania. Przypowiednia i tliny. Okej. To z tym się zapoznamy w swoim czasie, tak? Dobrze. To pójdziemy po tą lutnię Jaskra. Bo jak wiemy, ubolewa on, że nie może zagrać koncertu z powodu braku lutni, którą zostawił u córki pewnego wpływowego kupca. Którą tak się wydarzyło, że
Zupełnie przypadkiem zapewne dożył. Dom kupca, zgadza się. Może mnie przepuść. Czego tutaj chcesz? Zostawcie moją córkę w spokoju! Nic nie chcę od... Nie wierzę ci! Posłuchaj mnie. Wol mówię! Naprawdę chciałbym załatwić... Spieprzaj! Nie chcę awantury, ale mam już powyżej... Załatwię cię jedną ręką, dziad... Okej, no... Ojczulek jest ostro przewrażliwiony na punkcie jego córki. Doskonale to rozumiem, tak? Zapewne ojcowie mają taki problem, że się boją. Jest to dosyć niekomfortowe uczucie, jak ktoś ci zabiera córkę z domu i chce ją przygarnąć pod swój dach, aczkolwiek ja po prostu nic takiego kurde nie chcę zrobić, chcę tylko lutnie odzyskać. Przykro mi, że musiałem go pobić. Nie chciałem tego robić, naprawdę, uwierzcie mi, miałem dobre serce. Idź już, tylko nie... No i widzicie, jak można przekonać człowieka, tak, za pomocą rąk. Jest Rosalinka jakaś tam. Kim jesteś? Geralt z Rivii, Wiedźmin. Nie szkodzi, strasznie się nudzę. Odkąd papa nakrył tutaj śpiewaka Jaskra, nikogo do mnie nie wpuszcz. Słyszałaś jakieś ciekawe plotki? Nie, babciu nie wy... Aha, no to super. Właśnie w tej sprawie przychodzę. Dlaczego sam nie przyszedł? Ale może to i dobrze. Też wyglądasz interesująco. Chodzi o lutnię. Domyśliłam się. Odkąd ojciec nas przyłapał, Jaskier przestał śpiewać miłosne pieśni pod moim oknem. Przy okazji, mam nadzieję, że nie skrzywdziłeś papy. Nie, skądże. Nic mu nie będzie. Dlaczego miałabym oddać lutnię? Podaj mi choć jeden powód. Przecież wiem, że Jaskier już do mnie nie wróci. Od początku wiedziałam. Ten typ tak ma. Jeśli ją oddam, będzie na niej grał miłosne serenady jakiejś innej ofierze. Nie wiem, czy do niej trafny argument przejdzie. Jeśli oddasz, to jest dobre, nie? Udowodnisz, że nic dla ciebie tylko nie znaczy. Tylko nie wiem, czy ją to znaczy. Przekona. Tak, tak. Padał mi do nóg. Błagał o przychyl... Nie przesadzę. Nie przesadzę. Że niby nie jestem godna tego łachmyty? W żadnym razie. Żebyś wiedział, ile łez przelałam przez tego nicponia. Ach. Mogę cię jakoś pocieszyć? Mam nadzieję, że to będzie... Znaczy, coś jej przynieść. Mogę cię ja... Przytul... Słyszałam kiedyś... A, to... Tak od dziewki do dziewki Geralt. Widzowie, trzeba zachować umiar, tak? Geralt musi z klasą jakoś tutaj działać. No to nie może być tak, że on wszystko co popadnie hendorzy, tak? No umówmy się, że to trochę wstyd. To tylko mit. Bójda. Zabieram lutnię i nie zawracam ci więcej głowy. A bierz se, włóczęgo zatracony, żebym cię... To jest lutnia Jaskra. Jak ci się udało dostać do zimy? Geralt, urok osobi... Nie kręć, jakoś mi się nie wydaje, żeby straż... No. Ech, ty nic nie wiesz o życiu. Nie do strażników uderzyłem, lecz do pewnego zamożnego kupca. Kupieców wszystkie glejty posiada i kontakt. Oto twoja lutnia. Świetnie, dzięki, muszę przygotować się do występu. Kiedy będziesz śpiewać? Wieczorem, po 20. Postaram się przy... No... Mogę zobaczyć, co tam Jaskier przygotował. W sumie to zaraz będzie. To prześpię się do 20 i zobaczymy, co tam Jaskier, kurczę, potrafi nam zdękać. Tylko on tutaj będzie grał, czy na górze? Odpowiedź przyszła szybciej, aniżeli się bym mógł tego spodziewać. To zapodaj trochę muzyki do tego odcinka. No dobrze, na początek coś na rozgrzewkę. Na dodatek musisz pięści, pięści. Za dużo w tym eksperymentów, melodycznej dezynwoltury. To jednak prawda, że Jaskier odkrył nowe brzmienie. Mistrz Jaskier ma prawdziwy talent. Prawda, że Jaskier odkrył nowe brzmienie. Jaskier ma też inne zalety. Chciałabym poznać go bliżej. U kolegów talenty mija. U kolegów. U mnie się rozwija. No, nie jest to za specjalnie wyjątkowy. Mnie nie przekonuje, ale rozumiem, że niewiasty po prostu mają słabość do poety.
O, tablica ogłoszeń. Wszystko biorę, wszystko. No i dobrze, mamy mnóstwo zadań teraz. Także git, mamy skąd pieniądze ciągnąć. To będziemy mogli już, jak wykonamy te zlecenia, to na spokojnie na tą lepszą zbroję starczy. Więc fajnie, fajnie. Podoba mi się coś takiego, ale sobie odłożę te... Co jest? O! A więc jednak jest ten koncert. Dobrze, no to nic. Odstawimy sobie do karczma, żart. Witam, mogę czymś. Rzeczy. Ale on jest wyjątkowo miły, ale to dlatego, że po prostu jest przyzwyczajony, żeby wszystkich tam z szacunkiem traktować, bo jest na szczycie. A, i miałem jeszcze handlarzy, co by pierścionki przygarnęli, właśnie. Co to możemy jeszcze zrobić w tym odcinku? Znaleźć kogoś, kto przygarnie takie drobiazgi małe. Wiadomo, dużo się nie podziało, no ale pogadaliśmy coś na przyjęciu, tak. No to wszystko jest czasochłonne, te dialogi, a ja nie chcę wykraczać za bardzo poza pewne ramy czasowe odcinków. To się zobaczymy, jak już będzie dzień i na spokojnie ktoś się pojawi, jakiś ciekawy handlarz. Słuchajcie, jak szukałem w międzyczasie kogoś, komu mógłbym sprzedać te pierścionki, dwa konkretne, to trafiłem na alchemika i on ma kolejną książkę, której nie przeczytałem, także zapoznamy się z tym dziełem. Oj, mogę to przeczytać mu oddać, okej. Okay. To sprzedam ci to od razu. Może kupiec? W czym handlu? O. Miły mi dla u mnie. Zobacz. W czym? Opowiem. A co? Dzięki. W czym? Jak pojmu? W czym? I sprzedamy tutaj Ziutkowi te dwie, że dwa pierścienie. No to chyba wszystko mamy z głowy. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, oglądając ten odcinek. Ja się dobrze bawię, grając, bo czuję, że się dzieje duże rzeczy. Witaj, nieznajomy. Nazwałeś... To suka! Goni się jak opętana. Jest to rozkapryszona i... A znasz króle? Moja żona jest praczką w pałacu, więc... Chętnie posłucham. A przy okazji... Oczywiście. Zobacz. Co twoja żona mówi o innych? Moja żona gada jak najęta. Bez przerwy plotkuje z innymi babami. Foltest, Velerat, Devet, Jakub de Aldersberg, Merigo. Opowiedz. Mam powtarzać to, co wszyscy wiedzą? Sypiał z własną... Jakiś... Ciekawe. Wiesz? A i owszem, od razu cię poznałem, Geralcie. I co mu? Mówią, że nie przepuścisz niczemu, co nosi spódnicę, ale szczególnie ciągnie cię do czarodziejek. Mówią, żeś równie prędki do miecza, jak do pochęduszki. I w jednym, i w drugim to i baby ciągną do ciebie, jak pszczoły do miodu. Dzięki. Jest stan wyjątkowy. A co mi mogą zrobić? Śmiałe. Chyba przy... Srał pies Foltesta! Wszyscy królowie są tacy sami! Ja... Osobliwie... To ludzie powinni rządzić! Prości ludzie! Nie jestem prosty. I nie interesuje mnie... Biedny człowieku! Zostałeś zindoktorowany przez urzędy... Dobrze już... Kiedy rządzi większość, no to rządzą debile. Ale no też... Wiedźmina na potwory. Trzeba trafić... Szczęśliwie, żeby trafiła się ta wybitna osoba, która nie ma tylko w głowie, wiecie, pozyskania władzy do jakichś własnych tutaj celów, a dla dobra wspólnego. No nic, w każdym razie miło było, jeszcze raz się powtórzę, do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję, że się miło oglądało, kurde, cały czas się powtarzam, no nic, po prostu adios hermanos i cześć.